Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy dla Was film z budowy małego wiwarium. Na początku robimy ściankę, no i kawałek styropianu, jest to styropian pod podłogi, układam na tylnią szybę akwarium, ogólnie całe to wiwarium znowu jest wykonane od początku do końca przez nas, właśnie przerabiamy z akwarium, już nie raz to wykonywaliśmy, jeśli nie wiecie jak właśnie przerobić takie akwarium na terrarium, no to za strzałką jak pójdziecie to tam znajdziecie film. Ogólnie ten film w ogóle nie miał powstać, mieliśmy go w ogóle nie robić, ponieważ już jedno wiwarium budowaliśmy i stwierdziliśmy, że już chyba niekoniecznie jest drugiego pokazywania tego wszystkiego, jak to robimy, ale stwierdziliśmy, że jak już jest ten film, nagraliśmy go, no to go wsadzimy. Jest już stary ten film, więc jakby już można powiedzieć, że jest nieaktualny trochę, ale niedawno wystąpiło całe to terrarium w filmie z rzekotkami, jak chcecie zobaczyć jak wygląda teraz i co w nim mieszka, no to zapraszam Was znów za strzałką i tam znajdziecie ten film. No i nakładam piankę, aby nadać strukturę całej ścianki oraz układam doniczki, w których potem będą rośliny. Po nałożeniu oczywiście trzeba poczekać aż pianka urośnie, no i będziemy działać dalej. Jeszcze wcześniej układam sobie wszystkie doniczki tak, aby były dobrze ułożone, tak jak miałem zamysł. No i po wyschnięciu pianki bierzemy się za nadawanie jej formy. Trzeba ściąć jakby z wierzchnią warstwę pianki, ponieważ gdy tego nie zrobimy, to każdą rzecz, którą będziemy nakładać na po prostu piankę, ona będzie nam zlatywała, na przykład fuga, więc pamiętajcie, aby ściąć jakby tą śliską powierzchnię pianki, wtedy fuga będzie się dużo, dużo lepiej trzymała. W ogóle będzie się trzymała, a gdy tego nie zrobimy, to niestety, ale będzie po jakimś czasie nam odpadała. No i nadajemy formy. Ja zazwyczaj robię to po prostu w kwadratowych kształtach, bardziej coś pod względem kamienia, tak żeby wyglądało po prostu naturalnie. Jest to bardzo żmudny i długi proces, więc trzeba mieć cierpliwość. Oczywiście posłuszcie się tu swoją wyobraźnią. Możecie oczywiście zobaczyć sobie na jakieś naturalne zdjęcia skał, czy coś w tym stylu i zawsze się można zainspirować, jak właśnie wtedy będziemy wiedzieć, jak wycinać tą piankę. Po wycięciu pianki nakładam silikon brązowy na całą powierzchnię ścianki. Silikon będzie chronił przed wilgocią, bo to będzie wilgotne oczywiście terrarium lasu tropikalnego oraz chroni również piankę przed promieniami UV. A przy okazji nada nam naturalny wygląd. Także ma bardzo dużo plusów używania takiego silikonu. No i po nałożeniu rozsmarowuję po prostu na całej powierzchni ścianki. Robię to częściami, ponieważ zaraz będę posypywał na tym torf i nie chcę po prostu, żeby się silikon już wysechł, a wcześniej właśnie nasypię ten torf i będę miał pewność, że ten silikon dobrze będzie trzymał go. Już raz robiliśmy takie wiwarium, tylko dużo, dużo większe. Tam proces jest bardziej pokazany dokładnie, bo od samego początku, krok po kroku, w różnych filmach, chyba czterech, pokazujemy po prostu, jak wykonać takie wiwarium w dużo większych rozmiarach. No i więc zapraszam Was również teraz za strzałką i tam znajdziecie playlistę właśnie do tego wiwarium, które jest dużo większe i bardziej jakby rozwijam temat budowania takiego wiwarium od podstaw.
Jak widzicie, posypałem już torfem kokosowym wcześniejszą część, którą posmarowałem silikonem. Możecie użyć również czarnego silikonu, również ładnie wygląda. Ja miałem pod ręką brązowy i moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobry. Musicie w każdą szczelinę dokładnie zawsze ten silikon smarować. Nie jest to również prosty, również długi, żmudny proces, który wymaga trochę czasu. No i oczywiście brudu, bo się naprawdę pobrudzimy, więc róbcie to gdzieś, gdzie po prostu będziecie mogli sobie coś wybrudzić, bo jest to naprawdę ciężko z zachowaniem czystości. Przy okazji zapraszam Was na Facebooka. Dużo osób, którzy nas subskrybują, nie mają polajkowanego naszego fanpage'a, a tam wrzucamy również jakieś fajne rzeczy. Tak wygląda już zrobiona ścianka. Jak widzicie, moim zdaniem prezentuje się bardzo fajnie, do tego naturalnie. Na dno nasypuję keramzyt. Będzie to strefa drenażowa, która woda po prostu, nadmiar wody, który będzie spływał z podlewania roślin i ogólnie nawadniania całego wiwarium, będzie spływało do tej strefy drenażowej, w której jest keramzyt. I torf przez to nie będzie cały czas nasiąknięty i nie zrobi się żadne bagno. Oczywiście tą wodę będziemy mogli potem jakby odsysać z tego strefy drenażowej albo po prostu zostawić i w końcu ta woda wyparuje. Na keramzyt nakładam agrowłókninę. Możecie użyć również jakiegoś materiału naturalnego czy jakiejś siatki. Po prostu chodzi o to, aby torf, który położymy w tym momencie na ten keramzyt, jakby nie mieszał się z tym keramzytem, żeby go oddzielić, jakby tą strefę drenażową od tej strefy naszego torfu, czyli tego podłoża. Nie widać tutaj tego, bo ten film jest niestety, ale troszkę źle nagrany, tak jak mówiłem na początku filmu, ten film w ogóle nie miał powstać, ale w końcu stwierdziliśmy, że go dodamy, więc też jest troszkę źle nagrany i nie widać dokładnie dna, ale tam jest włożona rurka PCV od strefy drenażowej, jest wycięty po prostu przez agrowłókninę. Dziura jest wycięta i tam włożona jest rurka PCV, przez którą będzie można wkładać wężyk i jeśli trzeba będzie, to będzie można odprowadzać wodę ze strefy drenażowej. No i nasypuję jako podłoże torf kokosowy. Dość dużą warstwę. Przymierzam rośliny, które będę chciał w jakie miejsce po prostu ustawić. Następnie umieszczam korzeń, jest on zabezpieczony farbą pokładową, tak aby nie pleśniał, ponieważ takie korzenie lubią pleśnieć. Jedynie tuby korkowe kompletnie nigdy nie mieliśmy problemu, aby spleśniały, ale z korzeniami był problem, więc stwierdziłem, że będzie tu panowała naprawdę wysokiej wilgotności, więc lepiej go zabezpieczyć, a nie przeszkadza to wcale w wizualnym odbiorze tego korzenia. I dalej wygląda naturalnie. Pierwszą rośliną, jaką umieszczam w terrarium na górze, jest fikus pnący. Roślina super nadająca się do każdego terrarium. Jak sama nazwa wskazuje, jest pnący, więc wspina się nawet po ściance. Drugą rośliną jest fitonia, umieszczam ją w dwóch miejscach. Również roślina, która lubi wysokie wilgotności i nadaje się do terariów tropikalnych, a przy okazji nadaje
inne kolory, ponieważ występuje w bardzo dużych odmianach kolorystycznych. Właśnie od czerwonego po zielone i inne odcienie. Jeśli chcecie zobaczyć w ogóle, jak to terrarium wygląda teraz, to jak mówiłem na początku, to zapraszam Was do tego filmu, gdzie dostajemy rzekotki i tam one właśnie zamieszkują to terrarium i tam lepiej można zobaczyć. Następnie dodaję też żyworódkę. Ale już na tą chwilę mogę Wam powiedzieć, że ta roślina nie spisała się zbyt dobrze w tym wiwarium. Następnie wkładam skrzydło kwiat. Super roślina do każdego terrarium, również nadaje się, bardzo ładnie wygląda. Trzeba pamiętać tylko, aby ucinać kwiaty, ponieważ są trujące. No i na koniec jeszcze trzykrotka, również nieodłączna roślina w terrarystyce. A na dole usadowiłem palmę koralową oraz paproć, tak się prezentuje. No i jeśli chcecie zobaczyć dokładnie to wiwarium, zapraszam Was do tego filmu, o którym Wam już wspominałem, z rzekotkami. No i w tym odcinku to wszystko. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Cześć.